przez nie milkną komentarze polityczne związane z Pana osobą? Że odchodzi Pan z Platformy, że przechodzi Pan do PiSu? Jakby Pan to skomentował? Oczywiście, że nie odchodzę z Platformy. Nie mam takich, jakby nigdy nie miałem takich potrzeb, żeby zmieniać bez przerwy koniunkturalnie partię, tylko w jednej partii związanej z AWS-em, no to jest w drugiej Platformie i nie zamierzam zmieniać partii. Natomiast prawdopodobnie wynika to z tego właśnie z mojego głosowania, że takie są komentarze. Otóż ja chciałem powiedzieć, że to nie było podyktowane potrzebą i chęcią przejścia do innej partii, tylko niejako potrzebą też zgodności z moim sumieniem. Państwo wiecie, kontrola mojego świadczenia majątkowego trwała bardzo przez długi czas, przez długie w ogóle lata. Kontrolowała to właśnie instytucja, którą kierował pan Mariusz Kamiński. I gdybym ja nie wstrzymał się od głosu, wtedy prawdopodobnie kierowałbym się jakimiś niskimi instynktami, czyli chęcią odwetu, zemsty. W ten sposób mogłem manifestować swoją niechęć do pana Mariusza Kamińskiego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie zrobiłem tego, mimo że to postępowanie dla mnie się skończyło dawno, już korzystnie, ale mógłbym się, że tak powiem, odegrać. Nie odegrałem się, ponieważ, jak powiedziałem, byłoby to niezgodne z moim sumieniem, a nie chcę, żeby mną kierowała właśnie chęć zemsty i odwetu. To tylko dlatego wstrzymałem się od głosu, co było korzystne dla pana Mariusza Kamińskiego, bo jeszcze kilku posłów wstrzymało się od głosu, a niektórzy głosowali przeciw. Pan Mariusz Kamiński utrzymał swój immunitet. Ale rozumiem, że nie zmienia pan partii, nie przechodzi do innej? Jak powiedziałem, nie lubię działać koniunkturalnie, jakkolwiek by to brzmiało. Wydaje mi się, że trzeba być wierny temu ugrupowaniu, które kiedyś zaprosiło. Ja jestem w ogóle wierny, aczkolwiek nie zawsze może zgadzam się z chociażby poprzez głosowanie z niektórymi propozycjami co naszego mojego klubu Platformy Obywatelskiej, jak mam się zachować. I czasem zdarza mi się mieć inne na ten temat zdanie. Chyba nie jest nic złego w tym przywiązaniu do określonej formacji. Też można mieć chyba własne zdanie i ja to własne zdanie próbuję zachować. Panie pośle, ale kara była za to, że nie głosował Pan tak jak większość posłów z Platformy? To znaczy, kara na pewno będzie, tylko nie znamy jeszcze, jaki będzie rozmiar tej kary. Karą taką najmniej dokuczliwą to jest kara finansowa, ale są kary jeszcze inne. Może być to tak, że jakaś może być nagana, może być również w przyszłości niedopuszczenie na listy. Ale jeśli ktoś się decyduje na określony krok, to trzeba się z pokorą zgodzić również na te kary i ja się o nie godzę.